Na ten moment na pewno jest dużo ciężej znaleźć pracę jako programista, z tego względu, że 5 lat temu było dużo mniej programistów, był dużo mniejszy hype na tą branżę, więc teraz jest po prostu przesycenie. A dodatkowo jeszcze złożył nam się kryzys, który już odczuwamy od dobrych 2 lat. W związku z tym też jest mniej pieniędzy w branży IT, przez co jest mniej miejsca na nowych specjalistów. A teraz, tak jak wspomniałem, bardzo dużo nowych specjalistów, nowych osób do branży wchodzi, którzy są juniorami i którzy mają problem w znalezieniu pracy, bo po prostu nie ma takiego zapotrzebowania. W głównej mierze strony i sklepy internetowe realizujemy w WordPressie. I WordPress jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy mają mniejsze i średnie sklepy. Jest bardzo dobry, dlatego że jest przede wszystkim tani we wdrożeniu, ma bardzo duże community, jest bardzo dużo i programistów dookoła, i rozwiązań, wtyczek. Dlatego właśnie stosujemy WordPress. I przede wszystkim też jest dużo integracji z różnymi systemami, z magazynowymi, z płatnościami, z dostawami. Jeśli chodzi o rozwiązania dedykowane, to one są idealne dla dużych klientów, dla takich, którzy mają niestandardowe potrzeby, dla takich, którzy nie mają, których nie da się rozwiązać za pomocą rozwiązań dostępnych na rynku. Czyli jeśli klient potrzebuje wdrożyć coś, czego nie znajdzie, nie kupi, nie ma czegoś takiego już w pasce na ten moment, to po prostu trzeba dla niego zrobić rozwiązanie dedykowane. Najważniejszą kwestią w wyborze serwerowni dla mnie i dla mojej firmy jest to, aby serwerownia dostarczała szybki support, czyli żeby i był czat online, który przede wszystkim i klient może się tam skontaktować, i my możemy się skontaktować i uzyskać szybką poradę. No i oczywiście też wsparcie techniczne, które będzie w stanie nam pomóc i które nam rozwiąże problemy, z którymi się spotykamy. A czasem występują takie problemy, których my ze swojej strony nie możemy rozwiązać przez panel. Jest potrzebna po prostu pomoc administracyjna. Dodatkowo na pewno bezpieczeństwo, bezawaryjność, duży uptime, na pewno dobra komunikacja, czy to z biurem obsługi klienta, czy właśnie ze wsparciem technicznym, o którym wspomniałem. Bo to jest rzecz, która jest niezbędna, można powiedzieć, do tego, żeby biznesy, które działają, mogły działać sprawnie, bo jak się zdarzy jakaś awaria, a mamy dobry support, to możemy szybko sobie z tym poradzić.